Witam Was w 42. epizodzie SkateCastu. W ten okropny zimowy czas, gdzie już przez jakiś czas nawet myśleliśmy, że będzie dobrze i wyjdziemy na street. A tutaj proszę bardzo, znowu śnieg. Dawajcie znać, jak Wy sobie dajecie radę w tą pogodę. Czy jeździcie gdzieś na jakichś skateparkach krytych, czy macie spoty DIY kryte. Uch. Może w lutym już będzie trochę lepiej. Miejmy nadzieję, że uda się wyjść na street, I zacząć coś nagrywać nowego. No bo naprawdę, no jest ciężko. Zajowa jest na wszystko. No a tu proszę bardzo. Gdzie jest pogoda? No ale no dobra, no, <grywamy> mamy styczeń jeszcze. No to też nie możemy oczekiwać za dużo. Ale dobra. Damy radę jakoś. Newsy. Carhart wypuszcza nowy film. Pry, Precious. Tak, taki ma tytuł. Z tego co widziałem, 31 stycznia będzie dostępny, więc jeszcze trochę. Jeszcze parę dni. Czy znowu będzie film roku? Bo dla mnie, Inside Out w 2022 to był po prostu film roku i. Ciężko już było powiedzieć. Później dopiero Poetic. Kolekt, tak, Poetic Collective z filmem Now. Moim zdaniem, to dopiero był film godny, Karharta Inside Out, więc mam nadzieję, że teraz tak samo wiadą konkretnie ale też miał yy, w poniedziałek, 15 stycznia, premierę miał film Razwet. Nazywał się Blue, i tutaj taka ciekawostka. Premiera była w poniedziałek. Film nazywa się Blue, i według kalendarza to był Blue Monday. Chyba wiecie, o co chodzi z Blue Monday. Nie będę tutaj się rozgadywał na ten temat. Ale jeśli chodzi o Razwet, to jeśli ten film. Chociaż ten film chyba ma wyjść, jeśli tego słuchacie na premierę. To wydaje mi się, nawet, że chyba właśnie w poniedziałek, premiera. To już mówię, że. Coś czuję, że ten. Tutaj osobny epizod na ten film będzie i na Karharta pewnie tak samo. To są firmy, co naprawdę wydają mega dobre fil filmy. razwet mimo pochodzenia swego, to i tak jest dla mnie firmą taką. Bardzo fajną i tutaj kolejne newsy dwa odnośnie Rozweta gdzie plotki już od dłuższego czasu chodziły że Austin Gillette trafi do Rozweta no i oczywiście na premierę filmu wjechał z, chyba z przejazdem mam nadzieję i od razu promodel dostał deski i oprócz Austina jeszcze Remita Weyra dostał promodel deski i tutaj właśnie też byłem ciekawy, co się stało właśnie z Remim po odejściu z Isle, był, przecież był w wakacji powrót Isle, i już nie zobaczyliśmy Remiego na montażu. Re, Remi Tavera, najlepszy backset 360 na świecie, nie ma lepszego. Po prostu gość ma tak idealny backset 360, gość ma najlepszego backset 360 na świecie. No Proszę na mnie, Naprawdę to. No, cudo, No i mówię, jeśli Razwet będzie taki. No będzie konkretny. Na pewno. No, pamiętam, że wszystkie w sumie montaże od Razweta były naprawdę bardzo dobre. A pełen montaż był chyba 2022. Koniec lutego czy marza? Marca? Coś takiego. I miss it you. Mm? No i też mi się strasznie podobał. Także no czekam, czekam aż będzie dostępny, to od razu sobie tutaj epizodzik wypuszczę, bo. No, jarab się strasznie po prostu. Kolejny dobry news: Jack Cartin wrócił do DJK i w ogóle moim zdaniem skate mental. Jack Cartin. Proszę Was, no to jakieś nieporozumienie, moim zdaniem, było. Martin idealnie do DGK pasuje. Cieszę się w ogóle, że wrócił. Strasznie nawet się cieszę, bo mówię, no dla mnie, jak już kiedyś wspominałem, skate mental jest zupełnie taką bezpłciową firmą, i ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego on to zrobił, że odszedł z DGK do skate mental, no niepojęte to jest dla mnie. No ale tutaj no się bardzo cieszę. No i ostatni taki newsik bardzo ciekawy. E, Senior Skateboards i Grey Area Quiz. E, w, w, w manchbarze. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. W Warszawie 16 lutego odbędzie się deskorolkowy quiz. E, chłopaki będą sprawdzać wiedzę <laughs> odnośnie e, chyba filmów. Z lat 90. aż do nowych produkcji, więc bardzo fajna sprawa. Z tego co widziałem, to nawet piosenka z jakiego filmu, z jakiego przejazdu. Kto wie, jest akurat szansa, że mogę się wybrać. No, na Skate na pewno będę. A w sumie ten 16 lut mi pasuje i właśnie yy, Kuba Grealia napisał że za, Żebym wpadał? Bardzo chętnie w sumie. Mogę wziąć udział. No. Powiedzmy, że jakąś tam wiedzę z tymi filmami deskrolkowymi muzycznie mam, więc jakaś tam szansa na jakąś nagrodę no jest. <grym> Także no... Może, może. Ciekawostki. Film wam polecam tutaj. Cage Theory. Theory? Theory powinien być... Cage Theory, film z Australii, i tutaj akurat taka ciekawa sprawa, bo Sylwan Tugnelli tam jeździ i to już kolejny montaż, na którym jest Sylvain z Australii. Czyżby teraz tam mieszkał? Pamiętam, że w Berlinie przez jakiś czas mieszkał. No, on jest Francuzem. No i teraz w Australii? Nieźle, nieźle dzieje się u niego, ale polecam, bo to też australijska deskrolka jest dość ciekawa i po prostu, nie wiem, no, mam nadzieję, mam takie wrażenie, że jak tą samą kamerę weźmiecie i po prostu nagracie w jakimś, nie wiem, San Francisco czy w, w LA na tych wszystkich legendarnych spotach, ale jak nagra, nagracie w Australii, to po prostu już widać, no Australia jest, ta architektura jest jakaś taka, nie wiem, no, no wiesz, że to Australia. Trochę muszę tutaj właśnie zrobić, bo wyszedł nowy Hotel Blue od Lark New York City i szczerze mówiąc, no, no, trochę się zawiodłem, no nie będę ukrywał. No już nie wiem, ten Nick no chyba tak odpuścił już trochę nagrywania, no ale zobaczyłem, no mówię też no mega się jaram Lark NYC no ale nowe Hotel Blue no średnio, średnio no nie będę ukrywał no nie podobało mi się na tyle mogę powiedzieć no, tęsknię za tym tymi starymi montażami, bo to była naprawdę straszna zajawa no to zaczniemy sobie chyba od ulubieńca wielu ludzi i e shot Wear Przejazd dla Nike z okazji nowego promodel buta Na samym początku Switch Frontside Hill. Na mureczek w dół i zaraz potem Frontside Hill ze schodów Na legendarnym też spocie w Paryżu I Mirror Line Frontside Hill. I e Switch Frontside Hill. Piękna sprawa i e shot Max tak, tak się ten nowy model nazywa: kickflip backtail to fakey, backside nose grind, noli show it out na trójkąciku, switch frontside side tail slide na mureczku i kickflip backside crooks na murku, half cup crooks to fakey, no taki noli backside, e, backside tail, e, wally od jakiegoś pachoła. Nie mam wrażenie, że spoci chyba w Kopenhadze. Frontside tail slide, frontside flip out. Na mureczku bez żadnego problemu. Backtail, back, backside flip out. Tak samo w ogóle bez spiny. Jest switch heelik na flacie. Stylowa stylu to naprawdę no jest, nie? <grywka> Frontside 5 poprawy out, jeszcze z dwóch ta, w sumie z trzech takich większych schodów i dolichilek na flacie i backside flipek bez w ogóle żadnego przejęcia fakey flip frontside no slide na nose many, też po prostu bardzo dobre połączenie fakey frontside crooks na zaokrąglonym murku Backside Big Spin, wybity przez chodnik, Wall ride i jeszcze przez transferek no frontside przez pachoła. I zaraz potem Heel Flip, frontside No Slide, no backside Heel Out. Tutaj zawrotka i trójeczka. W ogóle mam wrażenie, że ten przejazd został jakoś nagrany tak o. Hard flip ze schodów, i jeszcze przeschodnik. Banger. I na końcu wjeżdża. Nori Bex Kickflip. Zawsze zapominam, gdzie jest ten spot. To jest taki trójkątny bank, jakby. Jakiś pomnik. Nie wiem, gdzieś kiedyś widziałem, gdzie to jest, ale. No, jak nazwość po prostu zapomniałem. I... No ale mniejsza, no. Mówię, ten przejazd jest tak, tak jakoś tego, na jakby sobie jeździł, bez większych spin i, no, jak to już nie? Każdy się jara, zero przejęcia w ogóle, stylowa, świetna. <noise> jakoś, nie w tamtym roku tak strasznie przekonałem się do niego, bo też jakoś nie byłem fanem, a teraz no, lubię gościa, ale po prostu jest dla mnie taki pozytywny Rafaela Kośta. Relation Kośta. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Hmm. Chyba tak. Tak mi się wydaje, że dobrze wymawiam nazwisko dziewczyny. No to już. Brazylia raczej, nie? Tak mi się wydaje takie nazwisko. Pewnie tak. Nie znałem prędzej. Z tego co widzę, to jeździ dla elementa. I. Chyba dla Etnisa. Sądząc po butach. Na początku w ogóle gotuje schody. Nice. Widać, że dziewczyna jest młoda Dość. Tutaj ma jakiś też fan klub. Przeszli goście popatrzeć, jak dziewczyna robi Banger Bardzo dobrze. I szczerze mówiąc, dobry przejazd. No i flipek w bank Kickflip z budynku na budynek na dachu. Także nice. No, day one Song. Frontside 50 na mureczku w dół, przy schodach. Frontside 180 z czterech schodków. I Switch Backside Crux na ławce. Kickflip Backside No Slide. Noli popsowit out. Coś dla mnie akurat. No, no slide na murku w dół. Ale no slide, no Lip pop to jest taki. U mnie firmówka. Varel <laughs> flip przez gap. Nice. Varel flip tak samo. Przez coś super. No i flip. zmurka Na magwie, Backside 180 na flacie. I ze schodków. Switch frontside big spin. Idealny, idealnie zrobiony. No, banger. Nice. w Węg. Nie ogarniam wolnessa. Nie wiem no co jest dla mnie trik. Zbędny. No slide, backside slide, no slide, body varial out, na murku prostym przy schodach. Kickflip, backside 50, na schodku, mais. Nice. Front show it, z czterech schodów. Power slidzik, bardzo dobrze. I no slide, no, lip, e, no slide, body varial out. I fake varial flip. No slide, body varial to jest taki chyba najbardziej poetic Collective trick, <tryk> tak mi się wydaje. No. Chyba oni zaczęli takie jakieś kombinacje robić. Noli Backside Big Spin. na no, Chyba można to nazwać Bankiem. Tak mi się wydaje. No Slide, Noli Big Spin Out. Tak samo. Lubię ten triczek. Front show It z siedmiu schodków bardzo fajnie. Backside board side na Róże, To jest na murku i Noli Hill. I Noli Flipek. Widać, że Noli Flipa ma dość dobrze opanowanego, bo już któryś raz robi. Switch Flip przez transfer. Też. Switch. No, ja nie umiem Switch Flipa, no nigdy się nie ogarnę. Znaczy, <grym> nigdy nie ogarnę tego triku No, dla mnie to jest Switch Flip, i Noli Flip jest dla mnie czymś niepojętym. Backset Kick Flip przez barierkę. Z wybity. Blunt to fakey. Na kwaterze. Tak samo, no, ja i kąty, no to nie dla mnie w ogóle. Switch frontside, big spin, no, bank, backside, kickflip przez gap. Tak samo, no mega. Kickflip z dużego mura jeszcze między schodami można mówić. Świetna sprawa. I na koniec backside nose slide na mega długim murku. Raz w dół, potem prosty i znowu w dół. Także utrzymać się na tym podziwiam i kurde jaram się strasznie. I w sumie czekam na więcej takich przejazdów. Naprawdę bardzo fajny. Francja, czyli oczywiście ja już tutaj sprzedany. Ja i francuska deskrollka bardzo się lubimy. Drift nazywa się montaż. I to jest gość, który prowadzi kanał Please Jackie. Wdaje mi się, że już kiedyś gdzieś mi mignął. Ale nie wiem. Mam jakieś wrażenie, że coś chyba od niego już oglądałem. No ale dobra, no co? Francuska dyskorolka, jak mówię ja bardzo się lubimy. Jest świetnie. <grym> I na samym początku wjeżdża yy, frontside lift slide i backside board slide na murku w dół. I to był chyba jakiś viral na Instagram ostatnio, że aż się goście przytulili i jeden drugiego w polik pocałował. No <grywka> ciekawa sprawa, nie? <grywka> oh, je. No ale dobra. no. Trzeba przejść do konkretów tutaj, dawajcie triczki, sobie czulują. i od razu tutaj wjeżdża na pełnej. Daję jeszcze switch i switch hill przez gepik, banger Tym bardziej, że to jakiś spot nad jakąś wodą, tym bardziej strach, że decha wpadnie. Niektórzy się nie martwią, ja bym się jednak martwił, <noise> szkoda mi deski w wodzie, mimo, że nigdy mi deska do wody nie wpadła. Manual, jeszcze jakiś tutaj widać kierowniczek osiedlowy, się odwrócił, chciał przestraszyć, ale udało się, meny flip out ze schodów. Gleba przy trój. <noise> Oli. Ze schodków na krawężniczek, nice. Dużo wstawek jest naprawdę w tym montażu. Czapka z Hello Kitty, rewelacja. To już w ogóle jestem sprzedany. Też teraz jest jak, jakaś moda nie? na takie czapki dziwne. Nie wiem, albo w płomienie, we wzorki. Nie wiem, mam jakoś wrażenie, że te czapki sprzed wiem, tam 20 lat z powrotem wracają. Troja. I backside board slide, przejście na front nose blanta. Też dobre połączenie, lubię to, straszne. Frontside lip slide, przejście na chyba backside nose, na frontside nose grant, taki krótki front lip. Hmm. Zjazd na 50, Smeny. znowu zjazd 50. eight John D. By się ucieszył. Backside board slide przejście na switch frontside nose grind to net jest realne trzeba popróbować Ej, czekajcie backside boardslide przejście na front nose. dobra chyba wiem o co chodzi no to jest realne najeżdżany frontside nose blend na murku zaokrąglonym w dół jeszcze też wchodnik w dół Nice. No, fajny spot w ogóle. Backside Crux na niskim murku. Przejście na yy, Fiverr. Jeszcze mureczek w dół. No nie no. Francuskie spoty. Mam nadzieję, że to we Francji jest jakieś rewelacyjne. 50 na murku w dół. Jeszcze na dole na prostym mureczku. Nice. No, nie no tam... Jak ja oglądam tą francuską deskorolkę, to pełne jakichś spotów widzę. Ach, trzeba się kiedyś wybrać. Switchback backside Crux na schodku. Jeszcze lądowanie na schodki długie w dół. No i mówię, mam nadzieję, że to jest Francja, żebym mm, głupa nie udał. Proszę, tutaj tak gadam, a tak naprawdę to jest gdzie indziej. Hmm. Back y, frontside na w sumie niskim murku przy schodach, tylko właśnie ja te... te niskie murki, ja mam wrażenie, że one są jakieś takie, nie wiem, chyba nawet gorsze, nie? zdradliwe, straszne, się wydają. Trochę bym się bał. Kickflip ze schodków na 50 na krawężniczku, to jest też mega fajne. Transfer na front taila, frontside flip out. Na tym spocie chyba k -Rod robił backside... ...backside... nie, to nie na tym. Ale backtaila robił takiego z transferem. nose no, no leaf flip out ze schodków. nose ...zejście... ...w sumie nie ze schodków, ale tak pod kątem z murka. No complete tail. nose z nose jeszcze na backside nosegrain najeżdżanego. Coś, coś dla mnie, nie? coś dla mnie. meny varial Flipout ze schodów. Też w ogóle scho ze schodów, z meny też mi się strasznie podoba. Fake Pop, switch meny switch Frontside 180 ze schodów. Też fajne połączenie. Mimo że nie z flipkiem, ale super połączenie. Transfer na backside 50 i backside big spin z trzech schodów. To jest akurat, wiem, spot z Marsylii. No to oglądałem już. Na innych montażach mega duże oli na 50, też się wbijają nad takie małe murki. Podziwiam strasznie. Backside 50, przejście na Switch, front, switch Backside Cruxa na schodku na koniec. Switch Varial Hill, świetna sprawa. Poprzowit Tail Grab z dużego mura, w zjazd. ciężka sprawa, no i na koniec flip z tego samego dużego mura w ten zjazd nie wiem, jakoś jak widzę te wszystkie podwójne zjazdy to nie wiem, no ja się boję nie będę ukrywał tak samo jak Don Healy ale naprawdę, no ja się czymś takim strasznie jaram i mówię, no ja tutaj zostałem Sprzedany przez tą, przez tą francuską deskorolkę i polecam. Zostańmy jeszcze na chwilę we Francji. I mamy przejazd dla Solo od Lio Choulet. Też jestem jakimś takim wielkim fanem tego gościa. Nie wiem, też ma jakąś taką fajną stylówę. Mi odpowiada. Oli przez barierkę z lekkiego podjazdu. Także mega wybicie. Switch Oli przez murek jeszcze w bank. Tym bardziej ciężka sprawa. Front Blunt to Fejki. I switch flip na 5 Five'o. I Switch Hill na flacie. Świetna sprawa. No i też Francja nie. No to ja już jestem sprzedany. Oli przez barierkę. Jeszcze w dół. I. Katowanie, no przez barierkę moim zdaniem dość mocna rzecz akurat, bo to jest potężny switchback set 180, banker. jeszcze przez barierkę i przez pod, podjazd z front blunt to fakey, front, switch frontside 180 i backside blunt to fakey, backside nose blunt to fakey i front nose blunt, przepraszam na początku, frontside flip i switch front blunt na murku noli frontside 180, bez, bez pusha, taki switch suski grind i switch frontside 36 flip przez murek i noli flip przez murek, to mnie akurat najbardziej zaciekawiło ja? szok. Backside 180 przez, ze, przez z, barierki ze schodów. Frontside 5 przejście na switch backside crux out. A, Amelina Furesa <grywa> Oli przez barierkę na 50 na wąski zjazd. Backside 5 na róże, Switch popszowit przez gap na flacie. Noli Hill przez śmietnik. Jeszcze z murka pod górę. Switch backside overcrux Na barierce. Kickflip przez gap. Manger Switch backside 50. Na róże przy ścianie. noli frontside 50. Na róże, Switch flip. W ogóle przez z wybitki. Przez kraty. I jeszcze w wybitkę. Na pełnej. Shock Switch Frontside Rux na prostym murku przy schodach też niepojęte. Noli Backside 180 przez rurę przy schodach. Carl Icahns tam chyba Hila robił przez tą rurę. Mi się wydaje, tam pe pewnie dużo innych trików poszło, ale chyba Hila zrobił. I na koniec Switch Frontside y front Kickflip na Switch Manuala. I odjazd murek w dół. W sumie Ender nie wiem co mam sądzić. Czy akurat to dobrze, ale i tak przejazd mi się bardzo podoba. I taka ciekawostka. W ogóle przejazd jest w... na początku nie wiem co leci. Nie znam zespołu. A drugie to jest The Swift. Także no tym bardziej jestem bardzo na no, tak. Juri Faccini dla yy, Sheikh Janta. Przejazd. Jak dobrze wiemy, niedługo nowy Baker Hasa No ale dobra. Sekwa. Hardflip na flacie. Backtail po out. I hard flip backside nose grind. Psz. Bez komentarza. Jedo <laughs> banger straszny. Długi backside nose slide. Na murku ogromnym warrel flip przez rurę i truja przez rurę w bank jeszcze przowit na frontside 50 na róże half cup blunt na zaokrąglonym krawężniku fakey hard flip przez gap frontside flip przez kraty i zaraz potem switch frontside flip Fake FRONT frontside flip przez pachoła nolib. Backside hill Switch Frontside 180 na murek. i noli Big Spin Hill. Fake Whip na Front Taila. Niesamowite. Poprzowit Backside No Slide na murku w dół. Banger. Backside 180 na e, back, Switch 50. Zejście Switch 27 Out na bank. Poprzowit pod schodki. I na ogromnym murku Noli Backtail. No mur co w ogóle do pasa sięga. Ile jeszcze na desce stoi. I fajki truja z murka. noli Backside 180 na Switch Frontside Crux'a. Fejki hard flip na Switch Backside Crux'a. Zero, zero problemu. Na długim murku. Przy Trawie przy piachu, yy, fejki na yy, Switch Frontside Five -o. i na koniec Backside No Slide, w ogóle na jakimś ogromnym murku, który też sięga zapas. Jeszcze musiał murek jeden przeskoczyć. Pff, niesamowite. No i dobra, i wracając do tego, że Baker Hasadev Wish będzie, to jeśli zauważyliście. To Juri od jakiegoś czasu jeździ na deskach Defuisha yy, i ciekawe, czy będzie miał tam przejazd albo chociaż jakiś montaż, albo przejazd z kimś. To by akurat zaciekawiło, jak oglądałem ten przejazd. Mówiła, a gdzie Juri jeździ? I potem mówię: Defuish, przecież on miał deski Defuisha ostatnio i tam właśnie jeździ na promodelu yy, HSA, Także też jestem ciekaw, co to, co to będzie. Kolejny przejazd z Filmu Static 6 i tym razem przejazd od Jordana Trahana, więc można się spodziewać, co tutaj zobaczymy. Jest naprawdę mega grubo. Trahan też jest w ogóle dla mnie takim się takim mega wariatem. New Orleans i co można powiedzieć. Jeden z lepszych no comply na świecie aktualnie. Chyba Jake. Y Jake Johnson jeszcze. Pontus Alf. I Trahan. I w ogóle Trahan wjeżdża front nose light na, scho na schodkach i zejście takie Noli. Noli flipek. I Oli przez hydrant. Ale to Noli z front nose jest po prostu niby nic specjalnego, ale jakieś takie. Nie ja wiem, no, daje się jakieś takie trudniejsze i piękne. Front tail, krótki front tail na jakiejś ogromnej rurze. Też rura w ogóle do pasa, więc się wbić to tym bardziej problem. flip przez barierkę, jeszcze z taki transfer, bo taki chodni przez chodnik. Oli przez barierkę na murku, przy jakimś domu. Też dużo wstawek jest. Ciekawa sprawa z tą książką, tylko nie rozumiem, dlaczego jest takie wycięcie. Mm, tak, myślę, że Joe, Joe Stewart ma swoje wizje tutaj. <grytanie> Sekwa, Slapik Kruksik, Oli przez barierkę. Oli na barierce betonowej, tym bardziej Szok i Backside Kruks. Frontside flip przez barierkę na ulicę, nose -bong. Noli backside na flacie, sekwa wjeżdża, zaraz potem switch frontside flip przez ławkę, Oli przez murek na tu taki lekki podjazd, manual, przejście na fajwo na rurze, ej dobre połączenie, <laughs> Olive w bank, sekwa bez i na banku no comply, front tail i backside i switch flip'ek na ulicy na wybita z banku na backside 50 na schodku jeszcze też w bank zejście przez krawężnik, nice backside flip na jakimś pod, podjeździe ciężko stwierdzić na jakimś jakby dostatków było Front blunt na murku i no comply 270 backside na Taylor. Tylko nie wiem, big spin czy popsowit taki przez schodki z pęków bank. Frontside side wallride. Right. Tak samo. I woli na Smitha. woli na Fiveo, Tak mi się wydaje. Tak szybko poleciał, że nawet ciężko powiedzieć co to za trick. Woli backside Crux, backside no slide to fakey i fakey no comply backside 270 na backtaila. <grym> Wallride frontside 360. <grym> Co się dzieje? Oli transfer na 50. Noli w ogóle między znakiem jakimś, reklamą, oli przez rurę i frontside no slide zejście z po drugiej stronie rury, więc trudniej. Yy, Woli od rury w bank, banger, backside nose slide, zmurka jeszcze zejście z czterech schodków, frontside five o, i backside big spin na yy, fake nose grind, Oli między schodami, nose bank, zejście w środku rury w bank, frontside nose land jeszcze zejście przez kratę. Oli nad barierką na frontside no-slide. flip przez gap. barrel flip na manuala, ale wydaje mi się, że Taylem przytarł. Backside-lipside, zejście w malutki bank. Truja przez jakąś donicę. Oli pod schodki na 50. Back 36 też przez taką, taki jakby fanbox, Taka też donica. Oli przez barierkę z podjazdu na front lipa, na schodku. Niesamowite. No jest, no dzieje się tutaj tak samo, naprawdę bardzo dużo. Woli od rury, jeszcze w bank I Trahan, mimo że tam nie ma jakichś trików NBD, ale te wszystkie jakieś takie, no complay jego, to jest dla mnie też coś, coś niesamowitego. I. No, co mogę powiedzieć, na no seria Static, Legendarna już. Jaram się strasznie. Fawiks jest tutaj naprawdę pięknie używany i na koniec wjeżdża z podjazdu Kickflip przez barierkę. Nie ja wiem, ja, ja też nie ogarniam tych trików przez te barierki. No ale podziwiam no szok i. No wjechał montaż tygodnia, nie? nie. <laughs> Myślałem nawet, żeby Jury go wrzucić, ale jednak tutaj Trahan... No wygrał, wygrał, no nie, nie ma co ukrywać. No podcisnął konkretnie i czekam w ogóle na cały ten film. Miałem w czwartek wrzucić epizod jeden, taki bonusowy, ale powiem tak, no przesłuchałem go jeszcze raz i nie byłem do końca zadowolony i musiałem go wyrzucić. I trochę nie miałem też czasu jeszcze raz go nagrać, ale w tym tygodniu to zrobię. Puszę go, już będzie dobry, już wszystko przygotowałem. Chcę Wam powiedzieć, tak, że. Zadanie Wam takie. Na tym kanale, na YouTube, no nie ma za dużo subów. No jestem małym kanałem, ale zróbmy tak. Jeśli. No, nie będę mówił, że jakiś tam termin. No, to fajnie by było tam jak najszybciej. No, i będę ukrywał, żeby ten kanał się rozrastał i to, to, yy, docierał do jak najwięcej ludzi. To jak będzie tutaj 500 subów, mam nadzieję, że się kiedyś to uda. To wśród osób, które subskrybują, zrobię losowanie mystery Boxa. A powiem wam tak, że mam już parę nagród. Mm się okazało, że dostałem też nagrody już po konkursie, że niestety jedno, i niestety, i co plus i minus, bo jedna firma y, miała trochę zapieprz przed świętami akurat i właśnie pod koniec tamtego roku, że przeprosili mnie i przysłali mi właśnie już po nowym roku. No ale Chętnie Wam oddam. Także możecie działać. Wysyłajcie też ziomalom, żeby słuchali, obserwowali. Wszystkie linki macie też do Spotify, Apple, do Instagrama w opisie. No i mam nadzieję, że też na Instagramie będziecie obserwować. W miarę tam szybko trochę ludzi się zebrało. Też mam nadzieję, że więcej. Zróbmy, że 500 na YouTubie i 500 na Instagramie. Chociaż na Instagramie to szybko byście wbili te 500, bo tam zostało yy, już Wam mówię. Na chwilę obecną, co to nagrywam, jest 442 obserwujących, no to 58 osób żeby zaobserwowało i będzie 500. Na YouTube, no trochę więcej. Bo ponad 200 musi dać suba. No ale mówię. Rzeczy są do oddania. Także działajcie. Bo. No mogę powiedzieć, że po prostu. Jakiemuś ja i sprawię. Wszystko nowe. Hmm? Wszystko nowe dostanie. I to nie chodzi tylko o deski i czapki. Hmm? Także. To do was należy. A i jeszcze na, na koniec powiem, że y, był odzew na Instagramie, jak zapytałem jakie filmy skomentować, więc jak słuchacie tutaj, a nie daliście znać na Instagramie, to możecie też napisać w komentarzu, jakie filmy o jakich filmach byście chcieli posłuchać, jakie filmy omówić i. Chętnie omówię. I w zasadzie też dużo było takich, że nowsze filmy, że tam sprzed dwóch lat. Ale jak macie, nie wiem, no z, sprzed przed 20 lat chcecie posłuchać, ale już mam akurat jeden wybrałem ja i zaprosiłem jednego mojego kumpla. Więc puszczę sobie jeden film właśnie sprzed równych 20 lat. Pogadamy sobie. Także dawajcie znać, dawajcie suby i mówię. Będzie losowanie. Obserwujcie na Instagramie, mówię, 500 na Instagramie to tam pewnie nie prędko wbijecie i są też bardzo aktywne osoby na Instagramie, więc tym bardziej chłopaki, pobuście. <ścoughs> I co? Czekam na wasze propozycje filmów. Też nie ma znaczenia, czy jakieś amerykańskie, angielskie, australijskie. Polskie, ważne tylko, żeby były dostępne w internecie. Możecie, jak jach, nie w komentarzu, napisać tytuł to podsyłać linki na Instagramie. I tyle. Także. Działajcie, bo was nawet ubiorę od góry do dołu. Tyle mogę powiedzieć. Także co? Trzymajcie się w tą okropną pogodę. Mam nadzieję, że. Jakoś jeździcie na no jak nie to współczuję. I w sumie ja w tym tygodniu też od tygodnia na desce nie byłem, bo ostatnio czasu nie miałem za dużo, ale no muszę wrócić, muszę wrócić, bo już aż mnie nosi. Trzymajcie się, jeździcie. Dużo do zobaczenia na desce. Wysyłajcie znajomym. Żeby wam pomogli, rodzinie, babci, dziadkowi, mamie, tacie, wujkowi, kuzynce, kuzynowi, wszystkim. Wszystkim wujkom, ciotkom, załóżcie ps, waszym zwierzętom, konta. <grywa> Yo!